Panie Marszałku, Panie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Wysoki Sejmie. Odnosząc się do informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku, pragnę zwrócić uwagę Wysokiej Izby na kilka istotnych spraw, o których moim zdaniem musimy pamiętać i jako parlamentarzyści mieć je zawsze na uwadze przy uchwalaniu prawa. Władza sądownicza jest niezwykle istotnym filarem państwa, daje schronienie obywatelowi, jest arbitrem w sporach z władzą wykonawczą, jest jej pełna niezawisłość i niezależność z pewnością stanowi dowód tego, że państwo działa demokratycznie. Natomiast Krajowa Rada Sądownictwa jako szczególny organ kolegialny jest uplasowana, jak to się często określa, pomiędzy władzami, bo w jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech władz, a jej zadaniem jest ochrona niezawisłości sędziów i niezależności sądów poprzez między innymi pośredniczenie w podejmowaniu przez legislatywę i egzekutywę najważniejszych decyzji dotyczących sądownictwa. Podstawowe kompetencje Rady związane są ze sprawami personalnymi, a szczególnie z oceną kandydatów na sędziów i z przedstawieniem prezydentowi wniosków o ich powołanie. Jak wynika z informacji, lawinowo rośnie liczba zgłoszeń kandydatów na sędziów. W ubiegłym roku było to prawie 3000 wniosków, z których Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła prezydentowi do nominacji 346 osób. Nie mamy wątpliwości, że wymagało to ogromnej pracy, tym bardziej, że sędziowie jednocześnie orzekają, a zatem obciążenie to jest bardzo duże i za tę pracę chciałabym serdecznie podziękować, Panie Przewodniczący. Ważnym elementem pracy zespołu, który przygotowuje kandydatury do stanowisk sędziowskich, jest obecność, tak jak to według obecnie obowiązujących przepisów już się dzieje, obecność z głosem doradczym przedstawicieli korporacji, których członkowie aspirują do tych stanowisk. Jak słusznie to podkreślano, ich udział, a także nowy sposób procedowania zdecydowanie nadały procesom nominacyjnym walor większej transparentności. Natomiast nadzieje na to, że urząd sędziego stanie się koroną zawodów prawniczych, pozostaje na razie w sferze marzeń. I to nie z powodu nieprzychylnego traktowania członków korporacji prawniczych. Decydują o tym niewysokie zarobki, szczególnie w stosunku do bardzo dużego obciążenia pracą, zwłaszcza w sądach rejonowych. Najczęściej, bo w około 90% do stanowisk sędziów rejonowych aspirują asystenci i referendarze i mniej więcej w takim procencie mają oni swój udział we wnioskach o powołanie. Trzeba pamiętać o tym, że są to osoby nie mające praktyki orzeczniczej, co niestety, zdaniem przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, może być jedną z przyczyn obniżenia merytorycznego poziomu sędziów sądów rejonowych. Takie oceny wynikają również z ankiety, na którą odpowiedziało ponad 1600 praktyków. Większość ankietowanych uważa, że młodzi sędziowie po asesurze są lepiej przygotowani do praktycznego wykonywania zawodu niż nowo powoływani z naboru bez doświadczenia orzeczniczego. Sądzę, że nie można wykluczyć podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która by mogła zmierzać do zmiany takiego stanu rzeczy. Jestem jeszcze bardziej utwierdzona w tym przekonaniu po wysłuchaniu głosów posłów, którzy występowali przede mną, bo widzę tu bardzo wiele wspólnych elementów, które powinny się na pewno stać tematem do dyskusji, czyli sprawa choćby podniesienia poziomu merytorycznego, sprawa jak powoływać sędziego na przykład bądź poprzez powrót do asesury, bo właściwie wszyscy zajmujący dzisiaj głos komplementowali ten sposób, który kiedyś obowiązywał, czy też zastosowanie formuły sędziego na próbę. Każde z tych rozwiązań jest lepsze niż ten sposób, który dzisiaj obowiązuje, bo wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć optymalne rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez nas wszystkich, a jak dzisiaj słyszałam, generalnie zgadzamy się w bardzo wielu sprawach. Pomysł zgłoszony
przez pana sędziego właśnie, nomen omen, przez pana posła Kozdronia o tym, żebyśmy podjęli dyskusję w swego rodzaju okrągłym stole i uważam za bardzo dobry. Taka formuła z udziałem przedstawicieli prezydenta, parlamentu, wymiaru sprawiedliwości jest dla mnie bardzo inspirująca i myślę, że do zaakceptowania przez wszystkich. Chcę jeszcze poruszyć jedną rzecz, jeden temat, który w ostatnim okresie wzbudza bardzo duże kontrowersje, a który poniekąd może przysłużyć się, niestety w bardzo negatywny sposób, co jest tak szalenie istotne w sposobie, co jest najistotniejsze w wykonywaniu zawodu prawnika, jak myślenie prawnicze czy umiejętność wyciągania właściwych wniosków z opisu stanu faktycznego. Otóż zaniepokojona jestem informacją o tym, że w Warszawie i w Poznaniu ruszają ekspresowe studia prawnicze. Krótko mówiąc, aby zostać magistrem prawa, wystarczy licencjat na kierunku humanistycznym, 14 tysięcy złotych i 2,5 roku studiów. Mnie ta informacja przestraszyła. Obawiam się, czy to nie będzie jedynie masowa produkcja ludzi, powiedzmy z szerszą świadomością prawniczą, ale na pewno nie z wykształceniem prawniczym. Jeśli tak się stanie, to naprawdę z prawdziwym niepokojem będę patrzeć na wymiar sprawiedliwości. Dlatego tym bardziej, kiedy słyszę o takich pomysłach, które już mają być wdrażane do praktyki, już nie mówiąc o tym, że mamy świadomość tego, jak zróżnicowany jest poziom wykształcenia młodych ludzi, ponieważ prawników przybyło i bardzo dobrze, ale też jest duże zróżnicowanie w ich wykształceniu, więc w sytuacji, kiedy mieliby się pojawić absolwenci po 2 latach, no przyznam, że mam duże wątpliwości, czy oni będą w stanie, jako później aspirujący do stanowisk sędziów rejonowych, no podnieść ten poziom, o czym my tak bardzo marzymy, żeby ten poziom merytoryczny, poziom orzekania się podniósł. Ja już nie mówię o tym, że to też z własnego doświadczenia pozwolę sobie o tym powiedzieć. Nie do pomyślenia jest kiedyś, żeby kandydat na adwokata, właściwie już zdający egzamin adwokacki, nie zdawał egzaminu ustnie. No, rzecz zupełnie nie do pomyślenia, co dzisiaj jest standardem, że adwokat nie zdaje egzaminu ustnie. No, rzecz niepojęta, podstawowy instrument pracy. Więc jak my będziemy rezygnować z tak szalenie istotnych elementów przygotowania zawodowego, no to potem właśnie tak się stanie, że ten poziom nam się będzie obniżał, skoro po 2 latach będą już gotowi magistrowie czy magistrzy prawa. Zatem przyłączam się do tej opinii, że musimy wykonać teraz dużą pracę. I tu pan poseł Kozdroń, chciałam powiedzieć, panie pośle, że pomysł zorganizowania tego okrągłego stołu jest absolutnie dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że wszyscy nad tym będziemy pracować i że dojdziemy do jakichś konstruktywnych wniosków, które wyeliminują te błędy, o których dzisiaj rozmawiamy, które się mogą pojawić w jeszcze większej ilości w przyszłości. Dziękuję bardzo.